Jedna ze sławnych gwiazd koszykówki, Michael Jordan, był odpowiedzialny za oddawanie ostatniego rzutu. Niejednokrotnie przychodziło mu stanąć przed tym dylematem. W ostatnich sekundach, kiedy rzucał piłkę, widownia zamierała i liczyła na to, że piłka wpadnie do kosza. Kiedy Michael zdobywał ostateczny punkt, był zwycięzcą. Okrzyknięty, nazwany wielkim wygranym. Kiedy pudłował, był wielkim przegranym. Ludzie go oceniali. Drodzy, jak my oceniamy kogoś z naszej perspektywy? Widzimy, że ten ktoś ma kompetencje, mówimy, a ja bym to lepiej zrobił, ja bym to lepiej uczynił, ja mam rozwiązanie na to, ja bym zdobył ten kosz. Ale czy aby na pewno? Czy aby nie jesteśmy dosyć krytyczni wobec innych, a nie wobec siebie? Co o tym mówi Biblia? Spójrzmy do tekstu. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, od wiersza 36 do 42. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Opowiedział im też podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. I drodzy, tak jest. Kiedy mamy problem, obwiniamy cały świat za to, że coś w naszym życiu jest nie tak. Dochodzimy do takiej eskalacji, że jesteśmy za nasze problemy w stanie nawet i osądzić samą pogodę. Kiedy widzimy problem w innym człowieku, który jest wielkości źdźbła, potrafimy go wyolbrzymić do rozmiarów, które są całkowicie niepotrzebne. Dlaczego tak czynimy? Chyba dlatego, że chcemy się usprawiedliwić przed samymi sobą. Dlaczego? Bo taka jest nasza natura. Czy nie lepiej bardziej komuś coś dać, nie potępiać, nie sądzić, aby otrzymać później o wiele więcej? Czy Bóg nie jest dla nas miłosierny i nie osądza nas tak jak my innych? Drodzy, jest to wyolbrzymianie negatywnych cech w drugim człowieku, które często są w nas. I Słowo Boże o tym mówi. Jesteśmy grzesznymi ludźmi. Zacieramy to, co nam nie pasuje, bagatelizujemy to, co jest w nas i przerzucamy to na innych. To nie nasz problem, to jest ich problem. Biblia mówi całkowicie coś innego, że mamy być miłosierni, mamy nie osądzać, mamy być łaskawi, mamy przebaczać. A to już jest o wiele trudniejsze. Dlatego też zapraszam was do kościołów, byśmy mogli zastanowić się wspólnie nad tym tekstem z Ewangelii Łukasza. Zostańcie z Bogiem.